Cześć wszystkim, z tej strony Draka i powracamy ponownie do The Evil Within. Tak, główna kampania za nami, pierwszy DLC, The Assignment, za nami. I teraz tak, czas na drugie DLC, The Consequence. Tak, czas zobaczyć, jakie konsekwencje będzie miało tutaj, będzie miał mały bunt. O, szczurek idzie w ścianę, net w menu głównym, to całkiem żałosne. Tak, jakie konsekwencje będzie miała tutaj, nie wiem, mała rebelia Kidman przeciwko najpotężniejszej organizacji na planecie, zwanej jako Mobius. Zobaczmy jak ten bunt jej wyjdzie. By the way, jak człowiek o tym pomyśli, to Mobius nie jest zbyt kumatą organizacją, prawda? W sensie dosłownie podczas rozmowy rekrutacyjnej z Kidman babka wypomniała jej, że jest buntowniczką, która bez mrugnięcia okiem potrafi opuścić kogoś czy zdradzić kogoś tylko dlatego, że tak jest dla niej bezpiecznie, wygodnie i tak dalej, a jednak wysłali ją na tą super ważną, dziejącą się w świecie psychicznym misję, gdzie jej bunt może okazać się czymś bardziej uformowanym. No cóż, The Consequence i generalnie tak, z dwojga złego, z The Assignment i z The Consequence, to The Consequence jest tym gorszym. Definitywnie, ponieważ tak, wcześniej jakby, wiecie, The Assignment trzeba było przejść i to koniec. Przygoda, już, przeszliście. Z tego co pamiętam, Consequence stara się być faktycznie trudne, stara się stawiać faktyczne wyzwanie. A ten biedny model skradany to nie jest dobre miejsce na wyzwanie. Absolutnie. I stała się ciemność. Czy White Fog ma być nawiązaniem do Silent Hill? O, to przerażające! A, by the way, tak, najwidoczniej kontynuujemy, czyli po prostu... Widzicie, to jest to! To DLC jest tak rozdzielone, że dosłownie kontynuujemy rozdział trzeci. To nie rozdział pierwszy, drugiego DLC, to rozdział trzeci, pierwszego DLC. To dziwne. Come back, kid. You have a job to do. No! Stop! Get away from me! Stop running! I tak, uciekliśmy przed Slendermanem, naszym szefem. Is it over? I'm back. Czemu tak zakładasz? Zostałaś pocięta w świecie psychicznym i jesteś pocięta. Sebastian przeżył swoją małą przygodę z Ruwikiem i potem wstał nienaruszony, tak więc nie wiem czemu zakładasz, że z tobą miał być inaczej, ale whatever, dobra, ruszamy. Telewizor marki Men's Life. Co to za kurwa nazwa? No, no. O! To wygląda znajomo. To wygląda znajomo. Siostro, idziemy odwiedzić siostrę jako Kidman z jakiegoś powodu. Are we awake? Hey you! What's going on? Where is this place? I'm afraid I cannot answer that. Are you kidding me? Ugh, waste of time. Siostro, masz tam jakąś giwerę może, czy coś? Albo nie wiem, rozwój postaci, albo cokolwiek w sumie. A. Dziękuję, że pozwalasz mi, przejść. Fajnie, że to jest to identyczne, nie? Tego nie pamiętam. Tego koca nie pamiętam. Pokój Sebastiana, jego mapa, pusta, cudownie. Okej, fajnie, tylko po co ja mogę tutaj przyjść w ogóle? Czemu to jest kurwa tyle koców i czemu jest tutaj krew, Chryste pa... O, to mój kot! O kurwa. Z
Spodziewałem się, że spod jednego z tych prześcieradeł wyskoczy na mnie coś, jak więc jakby... Society is wounded. People are suffering. Hopeless. Just as you were before we saved you. Mobius can now do the same for everyone. STEM is a machine designed to connect everyone's subconscious, and whoever is at the center has the power to influence them. There couldn't be a better tool to change the world, to lead. Society needs a curator, and Mobius will be just that, ushering in the next step of humanity. Mobius to dosłownie Assassin's Assassin's, wróćcie, Templariusze z Assassin's Creed. Dosłownie uważają, że uważają się za tych dobrych, uważają, że ludzkość potrzebuje ukierunkowania i że będą nią kierować nieważne jakimi metodami. I Mobius chce użyć. I tak, jakby Mobius chce używać STEM-u do kontrolowania podświadomości ludzi i w ten sposób pokierować przyszłość ku lepszemu jutru, a Templariusze chcą zrobić to samo fragmentami Edenu. Come on. I needn't remind you the consequences for failure. I know, but if Ruvik leaves with him, there must be some way to stop him. Może spróbujmy zabić Leslie'ego? Pewnie to sobie właśnie teraz myśli Kidman w sumie. Czyli tak, Mobius chce użyć oczywiście Leslie'ego, by produkować masowo STEM na nieco stabilniejszych zasadach i przy jego pomocy zacząć kontrolować ludzkość, nie wiem, podpiąć wszystkich do tego, czy coś takiego. Czy to już? Nie, nie, to jeszcze nie to. Nie ma listów gończych. Znaczy, wróćcie. W listach o zaginionych, nie ma gazetek. Bieda. Siostro, powiesz mi coś? Jakiś czerstwy tekst? O, mogę z nim pogadać. Słyszała to siostra, teraz mi wstyd. Czemu po jęczeniu przez sen siostra zakłada, że to był zły sen? A widzę, że sąsiad CBD jest w pobliżu. Nie, nie warto. Nie warto. Tak, to dalej kartki papieru. A, obstałem, że mam wklepać po prostu numer celi do sejfu. Sąsiedzie? Do you have any idea why this world is the way it is? Hate. Hate. Ruvik's hate. The man's consumed by it. He wants out. Wants to get his revenge. He wants back what he feels the world took from him. Ogólnie ciekawe, czy Ruvik planował coś dalej poza STEM-em? How does he know about Ruvik? Ponieważ siedzi tutaj od dawna, to dlatego. Tak, w sensie wiecie, nawet jeśli Ruvik by uciekł, to utknąłby w ciele Leslie'ego, nie wiem, niestabilnego psychicznie chłopca, który chyba nawet nie jest pełnoletni, bez żadnych zasobów, który dalej byłby pod kontrolą Mobiusa, więc jakby, okej, okay, Ruvik chce użyć jego ciała, żeby stąd spierdzielić, ale co dalej? Jak zemścisz się na Mobiusie i na doktorze Jimenezie? Jak to zrobisz? Despite our powerful benefactors, with this much collateral damage, it's only a matter of time before people start to take notice. KCPD has been dropping by, a female officer. I don't remember her name. Regardless, the police are not something I should be involved with. Mobius says they will take care of it and make an effort to ensure KCPD leave us alone. Then there is the reporter from the Crimson Post, Ivan. Something or other, he has become a personal annoyance. He barely qualifies as a tabloid journalist, writing cover stories about tales of church sacrifices and other nonsense. But now he's being persistent about the missing patients claim. I'll be damned if he is the man who brings Beacon down. It seems that Reuben could be useful for other forms of problem solving. Perhaps I can interest this reporter in an exclusive interview.
Ach, okej, okay. Czyli najwidoczniej doktora Jimeneza w jego szpitalu Beacon nawiedzali od czasu do czasu policjanci, zadając niewygodne pytania i tak dalej, aczkolwiek Mobius powiedział, że zajmą się tym i ma się nie przejmować. Jednak bardziej personalnie Jimeneza atakował właśnie reporter, sąsiad Seby, w sensie sąsiad Sebastiana z celi obok. Ten autor tych wszystkich artykułów, które czytaliśmy w międzyczasie w gazetach. I tak, oczywiście gościu miał zero poparcia, był to ten typ pisarza, który wszędzie widział teorie spiskowe i pisał o ofiarach składanych w kościołach i tak dalej. Ale był groźny, podbił do Jimeneza osobiście i Jimenez wyczuł, że być może to ten jeden gościu rozwali tą całą instytucję, więc wolał się go pozbyć, więc tak, dał mu smaczek, dał mu trop, którego taki trop, który to taki, nie wiem, badający, śledczy, detektyw nie mógł, reporter nie mógłby zignorować. Załatwił mu wywiad jeden na jeden z Ruvikiem. A Ruvik potrzebował obiektów testowych, prawda? O, jest Leslie. Leslie! If I'm still here, then he must be too. Nie wiem, czemu tak zakładasz, ale niech będzie. Too bad they dragged you into this. But either way, you're mine. To do with as I please. Okej, czy to się już wydarzyło? Pytanie, czy to wiecie, droga na skróty w grze, czy po prostu... Sebastian. He must be somewhere else right now. Damn it, he doesn't have anything to do with this. Tak, właśnie pytanie, czy to łatwiejszy sposób opowiadania historii w grze, czy być może czas w STEMie również płynie dziwnie. I wiecie, dla Kidman minęła na przykład, nie wiem, minęła godzina od kiedy weszła do STEMu. A Sebastian miał te wszystkie absurdalne przygody i nie musiał walczyć i tak dalej, i tak dalej. You should find this useful. O. To jeszcze, siostro? No cóż, do zobaczenia w The Illusion 2. Jesteśmy in darkness. A nie, jednak nie. It is theoretically possible for a host to overwrite themselves on a user. The odds of compatibility are astronomical. But the boy, Leslie, you're saying he's a compatible subject. To jest fajny efekt. Gdzie nie spojrzysz na swoje ekrany. The stem should be able to run with Leslie as its source. I need you to do tests. Determine what must be done to make him the blank slate we need. They knew what Leslie was capable of. Damn it, why would they hide that from me? Ponieważ są złą, mroczną organizacją, a one tak robią? Na tym mają taki wzór na ścianach w swoim budynku. Musi być coś, kuźwa, nie tak. No dobra. We had a stem terminal here, on the lowest floor. If Leslie's in here with me, he's probably headed there. And that may be my way out of here. No definitywnie Kidman szybciej łączy wątki, aniżeli Sebastian i tym bardziej Joseph. Dobra. Czy ja muszę naprawdę wejść do się... Te drzwi są zamknięte. Ta, szyba jest wybita, derp. Zajebista ta mechanika, przejść, muszę poświęcić, nie wiem, 20 sekund na... Śmietnik się przewrócił. Na znaczek. I otworzy się przejście. So, mamy tutaj przejście. O, to kanapa. Okej, dobra, czyli kanapa później.
Musimy włączyć zasilanie. Hej, Ruvik. Bałbym się ciebie, gdybym miał opcję walki. Wtedy byłbyś przerażający, bo to znaczy, że mógłbyś mnie zaatakować. Skoro ja nie mam opcji bronienia się, to ty nie masz opcji zaatakowania mnie. Tak działają gry, stary. Już kręcenie kamerą, żeby przejrzeć przez tą ciemność i skupić na niej latarkę, jest irytujące, więc na kurajami jakby ta gra musi być absolutnym gównem. O nie, moja lata... O, pamiętam, no tak. Muszę ich odzyskać za stroną lata... O kurwa. Glow stick. Chemical lights. Better than nothing, I guess. I o jeśli nie mylę, Kidman ma ich nieskończoność? Tak, Kidman ma ich kurwa nieskończoność. To jest cool, nie? I tak, to jest nasza gra teraz. Idź kawałek, rzuć światełko, idź kawałek, rzuć światełko, idź kawałek, rzuć światełko. No dobra, so, gdzie jest moja latarnia? Ogólnie pamiętam, że nie mogę przejść przez trupy. Trupy są B. Jeśli przejdę, a to jest moje miejsce schowania się przed zombiakami oczywiście. Jeśli przejdę przez trupa, zostanę pochwycony i zamordowany potencjalnie. Ewentualnie gra najpierw zrobi to, myśląc, że tego nie wiem. No właśnie. Ogólnie to jest też dziwne, ponieważ zarażeni, kuźwa wróćcie, opętani, o to jest lepsze sformułowanie, mają inny design u Kidman aniżeli u Sebastiana. U Kidman ma jakieś dziwne jakby świecące kuźwa plamy na plecach, nie wiem jak to określić, żyły? Don't know. Może i bałbym się czegokolwiek, gdybym cokolwiek widział. By the way, to jest najwidoczniej nie wiem, wersja demo trybu Kurajami. Właśnie tak ta gra wygląda. Ja nie wiem, czy ja mam w ogóle tutaj coś unikać, czy ja tak to jest spoko, it's cool? Nie wiem. Tak sobie tutaj tuptamy. Pewnie gdzie jest dźwignia za to odpowiedzialna, jak to było w tego typu grach. Liczyłem, że jak nie będę celował, to być może Kidman łaskawie. Co to jest? What the fuck? Oh. Nice. Wiecie, będzie rzucać nie zatrzymując się, ale niestety nie, niestety nie. Jak się bawicie? Jak wam się podoba show? I bup. Wielka czerwona dźwignia odpowiedzialna za włączenie mocy całym wymiarze, nie wiem, umysłu Ruvika, prawda? Jak się kurwa biegało w tej grze? A tak. No to topór. Niedobrze. Skoro dałem mi broń, to znaczy, że będę musiał walczyć. No, kurwa. Nigdy nie dorwiesz mnie żywcem. No dobra, teraz poczekajmy, aż straszna muzyka się zakończy. Ona nie może nic zrobić.
A, te żyły są po to, żeby gracz określił, czy jest widziany, czy nie. Jasne. Okej, to ma, I guess, sens. Yeah. Dobra, w wbiciu tego topora w głowę jest coś satysfakcjonującego. Jest coś satysfakcjonującego w tym, jak topór zostaje w przeciwniku, prawda? Cześć. Kidman out. Ej, ja wiem, że jak gram na najniższym poziomie trudności z dwóch dostępnych, ale mienięcie tych wrogów było całkiem żałosne. Czemu serce mi bije? W sensie wiem, bo żyję niestety, ale jakby, no cóż, czemu w grze serce mi bije? Nie będziemy przeszkadzać, prawda? Jesteśmy dobrze wychowani. Systems were previously shut down incorrectly. Each terminal requires manual restoration. Please be patient. This isn't the time to make me wait. Dlatego poczekam trochę na tej ławce, raczej kanapie. I kotę, kot. Dobra. Wait a second. Czyli najwidoczniej to jest tylko jeden rozdział, trzeci. Czyli stąd mi się wzięło to o trzech rozdziałach, skoro mam tutaj... Chuj, zobaczymy. Jestem ciekawy. No nic. W każdym razie... wiem, że krócej, ale tak ładnie się save ułożył. Ale tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Trzymajcie ciepło. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Day Within, Day Consequence. Na razie.